Ostatnim tematem, jaki chcę poruszyć we wprowadzeniu do R, są atrybuty. To bardzo ważna rzecz, bardzo ułatwiają pracę i ważne, żeby je dobrze zrozumieć. Zanim przejdziemy do omówienia atrybutów, zapiszmy sobie notebook. Proszę zwrócić uwagę, że zapisując na dysku notatnik R, oprócz właściwego pliku, który ma rozszerzenie RMD, zapisywany jest także plik HTML z rozszerzeniem notebook.html. No i możemy zobaczyć, co tam się znajduje. Tam znajdują się wszystkie fragmenty kodu, które umieściliśmy. Mogą także znajdować się wyniki, czyli wykresy albo output z tych instrukcji, które są wykonywane. Rozszerzenie MD od Markdown. Wróćmy do RStudio. Przygotujmy ostatni fragment. I przygotujmy sobie na przykład zmienną X, która zawiera wektor liczb od 0 do 9. Wyświetlmy jego atrybuty. Nie ma żadnych atrybutów. Czyli nie ma żadnych dodatkowych informacji związanych z tym wektorem. A teraz dodajmy jakiś atrybut. Do tego służy funkcja atr. Dodatkowe informacje to jest nazwa atrybutu. I do tego atrybutu zapiszemy łańcuch bardzo ważne informacje. Po zapisaniu pojawiło się mnóstwo błędów. Poszukajmy pierwszego. Błąd w trakcie wykonywania kodu. Zaznaczony jest czerwonym paskiem. I tu prawdopodobnie brakuje nawiasu. Informacje o błędzie znajdują się także przy ikonce, tutaj z prawej strony, przy ikonce czerwonego krzyżyka. To spróbujmy wykonać cały ten kod. Ewidentnie R lubi konwencję Javy. Tu nie lubi polskiej litery, to już wiemy, ale nie będę tego poprawiał. No i nasze ostatnie polecenia. Ctrl-Shift-Enter wyświetla. Dodaję nowy atrybut i zobaczmy teraz informacje dodatkowe. Teraz zamiast nul wyświetlony został atrybut o nazwie dodatkowe informacje i jego treścią jest bardzo ważne informacje. Dodajmy jeszcze jeden atrybut. Powiedzmy, że ten wektor przechowuje indeksy, więc dodamy atrybut indeksy i wyświetlmy jeszcze raz. Teraz mamy już dwa atrybuty, dodatkowe informacje i opis. Ale nie poprzestańmy na tym i dodajmy jeszcze jeden atrybut, który się nazywa dodatkowe dane. Tymi dodatkowymi danymi jest lista, którą tworzymy z wektora trójelementowego. Zobaczmy teraz. I w tym atrybucie dodatkowe dane została zapisana ta lista. Wyświetlmy x. Jak Państwo widzą, także drukując po prostu wartość x, te wszystkie dodatkowe informacje są wyświetlane. Pośród atrybutów jest jeden bardzo ważny atrybut o nazwie names. Atrybut names może przechowywać nazwy poszczególnych elementów wektora lub listy. Dla przykładu stwórzmy wektor 10-elementowy, do którego chcemy dodać atrybuty opis o nazwie elementy i nazwy. Nie musimy używać funkcji attr, możemy wszystko wykonać jednym ruchem, korzystając z funkcji structure. Czyli to będzie sama wartość, czyli
sam wektor, który tworzymy. Następnie opis równa się elementy. Taki będzie opis tego wektora. I ważniejsze, names to jest wektor złożony z liczb rzymskich, z łańcuchów zawierających liczby rzymskie, numerujące poszczególne elementy. I zamykamy nawias od structure. Całość zapisujemy, powiedzmy, w Z. Utworzyliśmy, wyświetlmy. I jak widzą Państwo, atrybuty są także obecne, czyli opis o nazwie elementy, a nazwy nie są wyświetlane jako atrybut, tylko podane są jako nagłówek tego wektora, czyli jako nazwy przypisane do poszczególnych elementów tego wektora. Możemy użyć attributes i wówczas nazwy zostaną wyświetlone w normalny sposób. Możemy też użyć funkcji names i wyświetlone zostaną same nazwy. Nazwy w przypadku wektorów oczywiście poprawiają czytelność wydruku, ale pozwalają także na zastąpienie w nawiasach kwadratowych numerów elementów przez nazwy tych elementów. Czyli mogę użyć V. Nie mogę użyć tej nazwy bez cudzysłowu. Podobnie jest w przypadku listy. Zdefiniujmy sobie zmienną L, która zawiera listę. Niech to będą te elementy od 0 do 9. A proszę zobaczyć, że stworzyłem teraz listę jednoelementową, której pierwszym elementem jest wektor. To nie jest oczywiście coś, co chciałem teraz uzyskać. Jeżeli chcę wektor skonwertować do listy, w tym przypadku listy 10-elementowej, to powinienem użyć funkcji asList. I wówczas ta lista ma rzeczywiście 10 elementów. Tu wyświetlone są nazwy. Te nazwy zostały przyjęte od wektora. I każdy z tych elementów jest liczbą, a nie jeden element, który zawiera wektor. No i w takim przypadku też mogę użyć nazwy w nawiasach kwadratowych, żeby dostać się do piątego elementu. Mogę także użyć w nawiasach podwójnych. Wtedy, kiedy nie chcę uzyskać podlisty, a element, który znajduje się na piątej pozycji. Ale w przypadku list jest także wygodny operator dolar, który pozwala na dostęp do elementu o podanej nazwie. On nie zadziała w przypadku wektorów, jak przed chwilą widzieliśmy, ale w przypadku list ja mogę nawet pozbyć się tych cudzysłowów, co rzeczywiście bardzo poprawia jakość kodu. On jest może nieco trochę wolniejszy od takiego, w którym używamy nawiasów kwadratowych, ale bezwzględnie jest bardziej elegancki. W przypadku list jest też wygodna możliwość tworzenia elementów od razu podając ich nazwy. Nie muszę używać structure, tylko mogę użyć funkcji list i powiedzieć, że pod nazwą i chcę mieć wartość 1, pod nazwą 2 chcę mieć napis 2, bo pamiętajmy, że listy mogą mieć elementy różnych typów. Pod nazwą 3 chcę mieć, powiedzmy, wartość true. I tak utworzona lista będzie posiadała nazwy i mogę na przykład spytać type of lista element pierwszy. I podpowiedzi, jak Państwo widzą, to pomagają. Element drugi. I element trzeci. W przypadku wektorów podobnie można używać funkcji C. To znaczy ja mogę użyć funkcji C. Wówczas oczywiście powinienem mieć elementy tego samego typu. Ewentualnie muszę liczyć się z tym, że wszystkie zostaną skonwertowane na... No, w tym przypadku to byłby łańcuch, ale użyję 1, 2, 3. I proszę zobaczyć, te nazwy też są widoczne i mogę dostać... W tym przypadku nie będę mógł użyć operatora dolar, bo operator dolara działa tylko w przypadku list i niepoznanych jeszcze przez nas bardziej rozbudowanych typów danych.
Nazwy mogę podawać także, pamiętają Państwo, że zdefiniowaliśmy funkcję z trójkropkiem, więc mogę ją wywołać podając jeden jako ten parametr pierwszy, który jest obowiązkowy, a resztę parametrów nazwać, czyli podając B wektor dwuelementowy, jako C wektor trójelementowy, jako D łańcuch. I te nazwy są widoczne także w funkcjach print, które wywoływane są z wnętrza tej funkcji. Jeżeli zdecydujemy, że jakaś nazwa nie jest już nam potrzebna, to możemy użyć funkcji unName. Unname z usunie nazwy z wektora C. Jeszcze raz z, wyświetlam. Unname. I on oczywiście nie zmienia wektora z, ale możemy do wektora z przypisać wynik działania funkcji unName. I wówczas rzeczywiście ten wektor nie będzie już miał nazw. Kolejnym specjalnym atrybutem jest komentarz. Jak widzą Państwo, pojawił się wśród atrybutów. Ostatnim atrybutem, o którym wspomnę, jest kolejny specjalny atrybut o nazwie class. Wyświetlmy class z. To jest lista. Dlaczego to jest lista? Bo wynikiem funkcji unName jest lista. Uruchommy jeszcze raz tą funkcję i teraz zobaczmy, co jest klasą. To jest numeric. Stwórzmy nowy wektor. Sprawdźmy jego wartości. Sprawdźmy, jaką ma klasę. To jest numeric. A teraz zmieńmy tą klasę i określmy, że to ma być wektor trójelementowy. Zapomniałem podać cudzysłowów. To jest wektor trójelementowy. Wyświetlmy nazwę tej. Tak jest. Atrybut klasa został ustalony na wektor trójelementowy. To samo możemy uzyskać, wyświetlając zawartość zmiennej w, korzystając z funkcji print. Po co są klasy? Klasy pozwalają na personalizowanie popularnych funkcji, na przykład funkcji print. W jest nadal wektorem, ale ja mogę nadpisać funkcję print tak, żeby działała nieco inaczej w przypadku wektora, którego klasa jest równa wektor 3D. Jak to zrobić? Zdefiniujemy funkcję print. Dla wektora 3D podajemy go po kropce. To jest funkcja, która przyjmuje jakiś wektor. Zatrzyma działanie, jeżeli i zgłosi błąd, jeżeli długość tego przekazanego wektora nie jest równa 3. A następnie wyświetli wynik, korzystając z nawiasów klamrowych. Stwórzmy tę funkcję. Ach. I wywołajmy jeszcze raz funkcję print na wektorze, którego klasa to wektor 3D. Tu oczywiście pomyliłem. Stop if not. To oznacza, że powinniśmy jeszcze raz zdefiniować tę funkcję. I wywołujemy ją dla wektora 3. Kolejny błąd. A spróbujmy usunąć klasę unclass w i wyświetlmy jeszcze raz. Teraz wyświetlany już jest normalnie z nazwami. W ten sposób skończyliśmy wprowadzenie do języka R, przeglądając typowe elementy, którymi będziemy się posługiwali na kolejnych zajęciach.
Zadania do tej części będą dostępne na stronie, która widoczna jest na ekranie.